Witajcie w słonecznym Wrocławiu. Znajdujemy się na rynku głównym. Jak widzicie, pogoda nam dopisuje, a rynek jest naprawdę tutaj wyjątkowej urody. Jeżeli chodzi o miejscówki we Wrocławiu, no to pierwsza moja myśl to był ten legendarny bar Witek, w którym zjemy tosty, zjemy zapiekanki. Podobno są one przepyszne, no wręcz owiane legendą. Także leźmy sprawdzić, jak smakują. Jesteśmy już przed tym barem Witek. Generalnie jest całkiem spora kolejka. Mamy 36 numerek, a 28 dopiero podają, więc tak jest 8 do przodu. Ale powiem wam tak. Nie wiem, czy ty widziałeś, Wróbel, chłop jak tam ma na tym tosterze wsadzał tosta, to tam było taka warstwa pieczarek i on to zgniatał normalnie, wiesz, na tym. I one pewnie się, tak jak na patelni ci się podgrzewasz, to one się zmniejszą po prostu swoją objętość, ale to było dosłownie tyle pieczarek ja tam widziałem, no masakrycznie. Wzięliśmy sobie jedną zapiekankę, to jest czosnkowa, to tam był ser, pieczarki i czosnek, właśnie masło czosnkowe i tost tradycyjny, czyli ser, szynka i pieczarki. I tost, dwie dyszki, 16 zapiekanka, więc plus złotówkę za sos, na ketchup do zapiekanki, więc 17. Powiem ci, że jak wyglądały te tosty, jak oni to robili, to po prostu człowiek głodny. Tym bardziej, że jest głodny. Bo to pierwszy posiłek dzisiaj będzie. Tutaj we Wrocławiu jest mnóstwo miejsc z zapiekankami. I co ciekawe, są takie, że na przykład oprócz zapiekanek masz jeszcze coś. Tutaj masz tosty. Jest miejscówka, w której są zupy. Właśnie tam są takie bemary z zupami, których jest naprawdę sporo. I też zapiekanki. I też tam będziemy w kolejnym odcinku. Ale nie będę zdradzać jeszcze nazwy tej miejscówki. Pewnie jak jesteście tutejsi z Wrocławia, to się możecie domyśleć, co to za miejsce. Ile ten bar Witek ma ocen? Zaraz sprawdzimy na Google. Bar Witek. 4,5 ocena, czyli tyle co tam, to będzie następne miejsce. 4,5 i 2,5 tysiąca ocen. Faktycznie mam oczekiwania spore. Wcześniej nie miałem takich, ale jak zobaczyłem te pieczarki tam, ile ich było, to już mam. Mają nawet swojego krasnala, widzę. Ten krasnal, co tu stoi, obczailiśmy, bo tam każdy krasnal ma swoją tabliczkę i opis jakiś tam, co to za krasnal. I to jest krasnal Witek tutaj, co się znajduje przed Witkiem, no nic dziwnego. I normalnie trzyma taki tackę z tostem, więc fajny taki smaczek, nie? Słuchajcie, no mamy zapiekankę, to jest połówka, no bo podzieliliśmy sobie na pół. I tak, to jest zapiekanka z masłem czosnkowym, serem i pieczarkami. No i ketchup za złotówkę, 17 razem z sosikiem. Tego sera to jest naprawdę tutaj dużo, zobacz. I on się ciągnie taki. Już widać, że on jest ciągnący. Wczoraj byliśmy wieczorem, nie nagrywaliśmy co prawda, po prostu byliśmy głodni i zapiekankę ściągnęliśmy tam koło nas. No to tamten ser nie był taki. Tu w ogóle wygląd jaki jest, nie? I ona jest taka dosyć szeroka. I widać, to ciasto jest strasznie chrupiące z zewnątrz. Powiem tak, ugryzłem. Pierwsze co czuję, to pieczarki. Ten farsz pieczarkowy z serem. Ja uwielbiam po prostu to połączenie. Tylko, że jak próbujesz... 36. Dobra, idziemy, idę po resztę. Jak? Dobra, mamy jeszcze tosty. Ale to idziemy gdzieś się zalogować, nie? W inne miejsce. Chyba tak. Ja zacząłem jeść zapiekankę, ale dostaliśmy w międzyczasie tosta. I to jest oczywiście przekrojone również na pół i on kosztował dwie dyszki. Ser, szynka, pieczarki. Dobra, ja lecę z tą zapiekanką. No. Powiem tak. Ja generalnie, jeżeli chodzi o zapiekanki, nie mam aż tak dużego doświadczenia, bo tak naprawdę to jakieś na jakimś dworcu zapiekankę się wciągnęło, nad morzem się wciągnęło. Tak poza tym to te zapiekanki u Damiana Kordasa w warszawskiej Bagiecie. Ale powiem tak, po pierwszym gryzie nie ma żadnego podjazdu te zapiekanka z warszawskiej Bagiety do tego. Co, Wróbel, sądzisz? No, wziąłem gryza. Mhm. Naprawdę jest mokra w środku. Jest chrupiące z zewnątrz, mięciutkie w środku, farsz wilgotny, ser ciągnący, jest go naprawdę tutaj od groma. Tam w ogóle nie wiem, oglądałem to miejsce pierwszy raz na kanale u Książula. Ja nie wiem, czy to nie tutaj powstało serowe odurzenie w ogóle. Nie, czy to jest kolebka serowego odurzenia, jak to powiedział on wtedy. Ale naprawdę jest to coś wyjątkowego. Te zapiekanki wczorajsze to aż żal by było je nagrywać, powiem ci chyba, przy takim czymś, nie? Ale ja tego toskowego masełka nie czuję jakoś. Już to zaginął po prostu. Zaginęło pod tym ketchupem. Ten ketchup też nie jest, jest dosyć taki gęsty i smaczny, nie? Taki kwaskowaty, bardzo dobrze pasuje. Ja jedynie co bym tu dodał, to bardziej posolił pieczarki. Mi takie odpowiadają, lubię takie. Ale no jakby były troszeczkę może bardziej dosolone, też by było spoko.
Ale te pieczarki są takie delikatne, bo one nie są na przykład dopieprzane czy coś takiego. Ja sobie, jak robię pieczarki, to często dodaję więcej pieprzu. Natomiast tutaj takie bardzo delikatne, ale fajnie to współgra po prostu, nie? No. Takie zbalansowane bardzo dobrze. Nie no, pyszne to jest. Generalnie ona nie jest jakaś długa, ale jest szeroka, nie? I naprawdę tego farszu w środku jest naprawdę bardzo dużo. Dobre śniadanko. Przechodzimy do tostów. Czyli klem de la klem. Gruber, które? Barwitka. Którego bierzesz? Najlepszego. Co? Wiesz. Spójrzcie, tu też się wlewa ser ze środka. Ale to jest taka półpłynna, nie? Bo on już tak stanął, ale dotąd to wyleciał po przecięciu, po prostu się wylał. Ojejku, niby wypadło. Tutaj mamy po prostu ser, szynka, pieczarki. Tak, nie braliśmy tych jakichś takich wydziwionych. Dobra, jadę w to. Ja już widzę, że to chrupnie mocno. Ja rzeczywiście, no jak tam wszedłem, zobaczyłem ile tych pieczarek jest, to stara. Dobre to. Tylko mogliśmy wziąć ten ketchup. Sucho? Nie jest sucho, bo masz ten ser, który jest ciągnący. Masz wilgotne pieczarki. Ta szynka też wygląda na taką dosyć wilgotną. Natomiast smakowo tutaj by podjechało. Ketchup by to generalnie podbił ten smak. Ale ci się ciągnie. Zajebiste są. Ale ketchup, weźcie ketchup, jak tu będziecie. Do tego. Naprawdę spoko. Co byś wolał? Zapiekankę czy to? Ja bym miał ketchup, to bym wiedział. No, zapiekanka była wyjątkowa. To też jest naprawdę spoko. Ale o Boże, co bym wolał, wiesz? Chyba widzisz. Jakby ogólnie był ketchup, to by było lepsze niż zapiekanka. Tak pod względem smakowym, mi się wydaje. Chociaż naprawdę zapiekanka była świetna. Tu fajnie jest to chrupiące, ten chleb, nie? Strasznie ten tost chrupie, ale zapiekanek tutaj jest, jak widzieliście, na przebitce. No nie żałują ich po prostu, nie żałują. To jest takie coś... Zapiekanek może też nie żałuje. Ale no, pieczarek jest naprawdę od groma. Nie żałuje tutaj nikt niczego i chyba to miejsce tym wygrywa, bo to jest takie jak do babci pojedziesz, nie? I biorą ci, ładuje ci babcia ile, jak najwięcej, nie? Żebyś sobie zjadł, żeby było smaczne. Ja pamiętam, jak moja babcia robiła tosty mi, to smarowała kromkę chleba z jednej i z drugiej strony, nie? Masłem, żeby było smaczniejsze, nie? No to tutaj właśnie coś takiego dostaniecie po prostu od serca zrobione. Ten tost naprawdę fajny i chyba bym na tosta wrócił. Znaczy, wróciłbym na to i na to, ale jakbym miał jedno wybrać, chyba tost. Tylko ketchup. Dla mnie ładniej wygląda właśnie tościk niż zapiekanka. Chociaż wydaje mi się, chociaż i tym dałoby się najeść. Podobna gramatura. Chyba to troszkę więcej, bo... Bo to spłaszczone, nie? Jakieś sosiwo by się przydało. Dokładnie. Nie no, farszu tutaj jest więcej niż w zapiekance. Tak. I tu z kolei jakbym czuł, że te pieczarki są posolone bardziej. Bardziej czuć pieczarki. Może przez to, że więcej sera jest. Więcej jest pieczarek. Widziałeś, ile oni ładowali pieczarek? Na zapiekance tak nie ściśniesz ich. Czułeś tego masła, tutaj też dużo poszło. Może też smarują jak twoja babcia z obu stron. W zapiekance pieczarki były mocno wyczuwalne, ale tutaj to czuć praktycznie samą pieczarkę. Może jutro też takie śniadanko byśmy zrobili, tylko inne pozycje. Tutaj? Pół zapiekanki. Pół tosta i powiem ci, że nawet się zapełniłem. No, podjedzony. Dobry początek dnia. Naprawdę świetne miejsce. Legenda się obroniła i faktycznie, no, nie bez powodu tutaj kolejki się ustawiają i się czeka na te tosty. Chociaż my dzisiaj aż tak długo, 10 nie? Minut. Z 10 minut, nie? Ale no, jest wtorek dzisiaj, tak? Tak. Dzisiaj jest wtorek, także w środku tygodnia. I spójrzcie, jeżeli jesteście we Wrocławiu, naprawdę koniecznie tutaj zajrzyjcie, no bo
ciężko dostać naprawdę tak swojskie, tak pyszne zapiekanki czy te tosty. Miejsce znajduje się tutaj za nami, zaraz nieopodal rynku głównego, spójrzcie, bo rynek jest tam, jak jest ten zielony budynek, tam się zaczyna, to właśnie tam już jest główny rynek Wrocławia, więc to jest dosłownie rzut beretem, no więc żal by było, no... Nie zboczyć troszeczkę z tego rynku i spróbować tych przepysznych zapiekanek i tostów. Z naszej strony no jak najbardziej polecamy to miejsce. No i tyle, no dawajcie lajki, dawajcie subskrypcje, jeżeli wam się podoba nasz kanał. Sprawdzimy jeszcze kilka innych miejsc z zapiekankami, no i zobaczymy, czy ten Witek jest tutaj najlepszy, bo naprawdę okazuje się, że ten Wrocław, tych zapiekanek, to ma ich trochę. Ma ich więcej. Także na jedzeni, to do domu. Ciao! We Wrocławiu jest ponad 350 krasnali, z tego co się orientuję, i każdego roku przybywa ich więcej. I to jest taka no, atrakcja generalnie turystyczna. Generalnie nawet nie wiem, z czym to jest związane, dlaczego tutaj te krasnale powstały, ale ludzie chodzą, tak jak widzieliśmy na rynku, i robią sobie zdjęcia tych krasnali.